Ewa, ja zadaję pytania. Nadchodzi jesień. Deszcze, grady, deszcze ze śniegiem, za chwilę śnieg. No to mają co poprzeżywać nasze buty. I jak dbać o te buty? Jeśli są zamszowe, jeśli to nubuk, jeśli to skóra, jeśli to pożywa sztuczne. Ale zadałam pytanie. Nie, to ja doskonale wiem, co mam powiedzieć, tylko chciałam zacząć od początku, więc jakby patrząc na to, co dzieje się na polskich ulicach i patrząc na to, jak, w jakim stanie Polacy i Polki noszą buty, to należałoby zacząć od tego, że o buty trzeba dbać. A dbamy my, Polacy? Nie dbamy. Nie dbamy w sposób karygodny i te buty nam się tym odpłacają, bo po prostu w większości nasze buty są brudne, szare, zaniedbane, poździerane. Więc. Ale nie dbamy, bo nam się nie chce, czy nie mamy wiedzy na temat? Myślę, że jedno i drugie. I nie wiemy o tym, że buty potrafią się odpłacić za tę dbałość, tym, że są po prostu do użytku przez wiele lat. Właśnie. Więc załóżmy, że już zmierzyłyśmy tę stopę, objętość, nabyłyśmy te wymarzone buty na zimę, przynosimy je do domu. I co? Nie idziemy w tych butach od razu na party, tudzież pochwalić się koleżanką w pracy, tylko zaczynamy o nie dbać. Każde buty przed używaniem trzeba zaimpregnować. Niezależnie od tego, czy one są z zamszu, czy z nubuku, czy ze skóry, trzeba zastosować odpowiedni środek zabezpieczający te buty chociażby przed przyjmowaniem kurzu ulicznego. Czyli do butów ze skóry licowej, takich jak te, używamy specjalnych past, uwaga, z woskiem pszczelim. Absolutnie proszę nie używać preparatów z silikonem, który ma w sobie wodę i przy niskich temperaturach powoduje pękanie skóry. On pięknie nabłyszcza buty i powoduje, że one jakby na ten jeden, jedyny raz wyglądają jak nowe, natomiast przez dłuższe użytkowanie niszczy nam buty. Tylko na środkach właśnie takich naturalnych z woskami pszczelimi zabezpieczamy te buty, czyli po prostu taką pastką, czy ona jest kolorowa, czy bezbarwna, w zależności od koloru naszego buta, smarujemy taki bucik i wtedy możemy w nim wyjść. Jeśli są to buty z zamszu lub z nubuku, stosujemy specjalny preparat, w sprayu najczęściej też dostosowany do impregnat albo renowator. Impregnat ma w sobie to, że zabezpiecza przed wchłanianiem wody, ale też powoduje sztywność samego materiału, z którego wykonany jest but. Renowator jest lepszy, bo zabezpiecza przed tym samym, natomiast nie powoduje sztywności buta. Więc jeśli but z urody jest na przykład z opadającą cholewką, to impregnat usztywni taki but, a renowator będzie trzymał ten fason, który być powinien. No i polecam też zaprzyjaźnić się z szewcem. Czyli jeśli nie ma w parze, którą kupiliśmy, zapasowych końcówek do obcasów, szpilek czy do innych, to polecam szewca. Szewc jest dobry na wszystko. Damy przez chwilę odpocząć Ani i zapytam Ewę, jakie buty lubisz? Jakie lubię buty? Szpilki? Nie, wygodne szpilki. Buty lubię, dobrze. Tak. Jakie kolory na jesień i zimę? W tym sezonie najmodniejsza jest zieleń, najlepiej taka zgniła, butelkowa, albo bordo. Właśnie, to są dwa fajne kolory, które można poza tym ze sobą, myślę, że w bardzo dobry sposób połączyć. Jeżeli myślisz, że po jednym zdaniu wywiniesz się tak prosto z tej odpowiedzi, nie myślę. Zadam pytanie powtórnie. Jakie buty będzie nosiła Ewa i jakie lubi? Jakie będę nosiła? Będę nosiła buty przede wszystkim funkcjonalne, ale i buty takie, które będę się raz wygodnie w nich czuła, dwa będą mi pasowały do wszystkiego, trzy oczywiście bardzo modne tego sezonu, tak? Ja uwielbiam koturny, ale uwielbiam też kozaki, na płaskim najlepiej. Ostatnio właśnie zamówiłam sobie bardzo fajne buciki, z których jestem bardzo zadowolona, tutaj od pani Ani, i one są lekko zamszowe, mają taką właśnie choleweczkę przed kolanką i mają genialny taki traktorowy spód, także naprawdę bardzo wygodne. A poza tym zamsz, ja myślę, że zamsz chyba nigdy z mody też nie wychodzi, nie? Jest tak samo modny jak skóra. Trochę może mniej funkcjonalny, pani Aniu, ale jednak, no nie wiem, takie jest moje zdanie.
Te buty, które pani ma, one nie są z zamszu, tylko z nubuku, specjalnie no, preparowane. No, czym się różni nubuk od zamszu, bo ja też mam z tym problem. Ale zaimpregnowałam je od razu, jak je dostałam, pierwszego dnia je całe wypsikałam. Bo pani Ewa miała przyjemność odbyć już ze mną taką rozmowę na temat tego, jak pielęgnować buty wcześniej, zanim została użytkowniczką tych butów. I zamsz i nubuk to jest skóra, natomiast jakby różnica polega na specjalnym preparowaniu i na wywijaniu tego na lewą stronę tak naprawdę. Nubuk to jest chyba taki bardziej gładki, nie? Tak, nubuk jest specjalnie przecieraną skórą, natomiast zamsz jest skórą wywiniętą na lewą stronę, mówiąc językiem takim prostym. Natomiast technik obrabiania skór wszelkich, bo buty robi się z różnych skór, jest tyle, że nie starczyłoby nam 5 następnych programów na... Aczkolwiek mogę opowiadać, jak mnie panie zaprosicie. Natomiast tym się różni, ale jeśli chodzi o sposoby konserwacji, to mogą być te same i dla jednych butów, i dla drugich. Ja mam pytanie a propos pielęgnacji, ale masz rację, Agnieszko, trochę pomęczę jeszcze Ewę. Ewo, mam do ciebie pytanie, jak dobierać buty do sylwetki? I tutaj zachowam się jak typowa egoistka. Mhm. I jak dobrać buty do mojej sylwetki, gdzie no niestety tych nóg do nieba nie posiadam. Posiadam krótkie nogi, więc jakie buty nie będą do mnie na pewno pasowały? Na pewno na kaczuszce nie będą do ciebie pasowały. A to mój ulubiony, słuchajcie, fason. Naprawdę? Kaczuszka? No mój najbardziej znienawidzony fason to jest kaczuszka właśnie. Ale no on skraca nóżkę, dlatego że jest takim obcasem dość nie w 5, nie w 10, tak? Idealna dokładnie w 5, bo średnio kaczuszka ma 5 centymetrów. Przepraszam, że wam przerwę. Komunikat do mojego partnera. Twoje marzenie dzisiaj się spełni, wyrzucamy wszystkie moje kaczuszki. Mów dalej. Tak, nie są butami seksownymi, to jest fakt. Idealnym właśnie dla ciebie to jest rozmiar obcasa to 6 centymetrów, tak? Ponieważ one... Czyli nie za tak, wysoki. I wyżej. Nie, nie. Ale no myślę, dobrze. Że do 11, wtedy 11 ci tak nogę ładnie wysmukli, wydłuży. Dobrze przy niskich osobach jest, jeżeli te buty są rozcinane, prawda, tak żeby ci stopy troszeczkę wydłużyły. Mm-hmm. No i całą sylwetkę wtedy bardziej do pionu stawiają i wydłużają. Jeżeli na przykład chcesz wydłużyć sylwetkę, to bardzo często używamy taki trik, że dopasowujemy kolor butów do rajstopy, tak? Więc jeżeli na przykład masz te ciemne, nogi są, to nie. Tak, jeżeli masz ciemne rajstopy, to dobierz taki sam kolor butów. Jeżeli nie zakładasz rajstop, to załóż buty koloru nude. Mhm, ale nadchodzi jesień, nadchodzi ta zima, której tak bardzo, bardzo nie lubię. Czyli kaczuszki zmieniamy na kozaki. I teraz pytanie, czy też długość jest ważna, jeśli chodzi o... Przy niskich osobach odradzana jest długość w pół łydki, tak? Ponieważ tak naprawdę wychodzi nam wtedy ta troszeczkę najgrubsza część łydki i niezbyt efektownie się to prezentuje, zarówno w bodkach, jak i takich kozaczkach, tak? I myślę, że wtedy się to skróci znacznie. Fajnie, jeżeli na przykład weźmiesz, będziesz miała buty na koturnie, wtedy od razu masz cieplej zabezpieczenie stopy przed zimnem. Ja na przykład stosuję ten fortel zimą i zawsze chodzę w koturnach, bo chroni mnie to przed zimnem, a z drugiej strony jestem troszeczkę wyższa, a koturna jest też stabilna. No właśnie, obcasem. Bo ja posiadam takie kozaki, które są na koturnie, są za kolano. Czy to jest dobry dobór do jakich krótkich nóg? No są krótkie. Masz proporcjonalne nogi do całej sylwetki. No właśnie. No, czyli cała jestem krótka. Czyli teraz ja dobrze, a powiedz mi w takim razie, bo tak, mamy na szczęście prowadzące są kontrastowe, więc co dla takich kobiet podobnych do mnie? I jeszcze jedna rzecz, co z długimi stopami? Właśnie ten rozmiar 41, 42, nawet czasami kobiety nawet mają 43. Tak, moja siostra ma to. I po prostu te nogi rzeczywiście czasami wyglądają... No ale niestety rozmiaru stopy ci nie skrócimy. A czy nosząc obcasy? Ale tak. Obcas, tak. Każdy obcas, nawet ta znienawidzona przez Ewę kaczuszka, aczkolwiek jest to statystycznie obuwie uwielbiane przez... Tak. Przez bo jest kobiety, najwygodniejsza szpilka. Uchodzi za wygodne. Tak, no. I tu jakby estetyka moim zdaniem zwycięża nad komfortem, ale znaczy komfort zwycięża nad estetyką. To jest na przykład model buta, który przy niekontrastowych rajstopach skróci każdą stopę, nawet te w rozmiarze 42 i wysmukli optycznie każdą sylwetkę.
Te buty dodatkowo mają ten przywilej, że mają tutaj piękne plateau, które powodują, że różnica między wysokością obcasa, ten ma akurat 12 cm, a spodem buta jest mniejsza i to są, już mówiłam przed wejściem na antenę, najwygodniejsze buty na 12-centymetrowym obcasie, jakie miałam w ciągu swojego 45-letniego życia. Dam się za ten model ukrzyżować. To są buty, jeszcze dokończę, w których ja biegam jak w kapciach do przedszkola. Zresztą mam dzisiaj podobny na sobie, po swoją 4,5-letnią córkę. Właśnie z Anią rozmawiałyśmy na temat tych butów i ten typ, ten model jest także ubóstwiany przeze mnie, jeżeli chodzi o estetykę i w ogóle tego, jak kobieta w nim wygląda. Ale wracamy do kobiet dość wysokich. Niezbyt szczupłych. Z długimi stopami. Że to co mamy zrobić? Znaczy, w jakich butach mamy chodzić, a jakich na pewno powinniśmy unikać? Ja na waszym miejscu, drogie panie, unikałabym saszek na przykład. Saszki. Właśnie miałam zapytać o te saszki, bo one są tak ciepłe, wygodne i fajne. One są, ale wytłumaczmy, tak, co to saszki. To są saszki. Botki. Botki takie, botki. Które są. Botki z taką opadającą cholewką. Tak, i z całkowicie płaskim spodem są, tak? I one wywodzące się troszkę historycznie z gotyku od tak zwanych ciżemek, niekoniecznie żółtych. Ale rzeczywiście gdzieś tam historycznie mają taką giermkowską proweniencję i ogromnie modne. Tak, tak, modne, ale fajnie w nich wyglądają właśnie kobiety ze szczupłymi nogami. Czyli Ewa, wysokie. Po prostu, drobna, mała tak, Ewa, dokładnie. Może nosić taki czaszki i Monia. I też. Monika tak samo, możemy śmiało zakładać, Agnieszka, dokładnie. Wiesz co, ja myślę, że kobieta twojego rozmiaru świetnie będzie wyglądała na przykład właśnie w takim modelu, w każdych kozakach, nawet z luźniejszą cholewką też bardzo ale fajnie. Ale wysoką. Tak, tak, ale wysoką, ale właśnie też takie buty za kolano bym dla Agnieszki proponowała, żebyś... A co z płaskimi, z płaskim obuwiem właśnie na te takie... Wiecie co, ja wam powiem jedną rzecz. Ja mam fobię przed wywróceniem się zimą. Zgadza się. Ja po prostu strasznie się boję, jak jest tylko troszeczkę ślisko, ja już po prostu chodzę jak, nie wiem, 150-latka. Dlatego ważne, żeby ta spód buta nie był gładki, wiesz. Wybieraj takie perforowane. One, z protektorem, ja polecam... W kolekcji Nessie znajdzie się przynajmniej 4 albo 5 modeli kozaków właśnie, o których mówiła Ewa, czyli kończących się tuż pod kolanem albo nad. A ja chciałam na protektorze, na niewielkim obcasie, który wbrew pozorom też lekko wysmukla, a trzyma, że tak powiem, powierzchnię. I ja przepraszam Cię tylko, Monisiu, jeszcze jedną rzecz a propos tych wyższych butów. Widziałam rozcięcie u góry, prawda, tutaj na tych wyższych butach, bo o co mi chodzi? To jest większość kobiet spowodowana właśnie tym, że każda kobieta, to trzeba troszkę rozciągnąć, bo to jest model prosto z fabryki. To jest spowodowane tym, że jakby no każda noga należy do nas i ma swoją, że tak powiem, własną objętość. Tak samo jak rozmawiałyśmy o tych parametrach stopy, tak samo jest z łydką, więc wszycie takiej gumki powoduje, że jeśli twoja łydka jest załóżmy 2 czy 3 cm grubsza niż moja, To spokojnie, po prostu masz ten komfort, że się w tym bucie dopniesz i nic ci tam nie będzie wystawało, a po całym dniu chodzenia nie będziesz miała po prostu niedokrwionej nogi, bo taka jest konsekwencja noszenia ciasnego obuwia. Czemu o tym pytam? Znaczy, czemu o to pytam, nie o tym pytam? Dlatego, że właśnie ostatnio rozmawiałam z koleżankami przed tym programem o butach i większość mówi, że właśnie nie może kupić sobie wysokich butów, ponieważ łydki im nie mieszczą i to nie są kobiety z jakimiś bardzo obszernymi łydkami. Czyli mamy zwracać uwagę na to, czy jest coś takiego, wtedy to nam się dopasuje. Tak, tak, dlatego że to jest gumka, to jest po prostu no tak jak kupujemy, nie wiem, spodnie na gumce czy jakąkolwiek sukienkę z gumką w talii, która się dopasowuje do naszych indywidualnych wymiarów i te buty są wszyte, ta gumka w te buty jest wszyta po to, żeby użytkowniczki o różnej gabaturze łydki mogły przy jakimś tam rozmiarze korzystać z tych butów wygodnie, a nie, że po prostu noga puchnie i tak jak mówię, to... My się możemy śmiać zdejmując takie buty, tak? A uwierają mnie i coś tam, ale długie używanie takich zaciasnych butów powoduje zwyczajnie niedokrwienie i to są tak naprawdę znaczące konsekwencje dla całego naszego organizmu. A te nogi nas dźwigają 24 na dobę, godziny, więc jakby o nogi musimy dbać szczególnie i o buty też, bo to jest prawie tak samo ważny element jak nasza głowa. Od głowy i od nóg wszystko się zaczyna, każde przeziębienie,
każde dobre samopoczucie, więc polecam buty z gumką, ale myślę, że wielu producentów stosuje taki zabieg. One nawet są często wszywane bardziej dekoracyjnie niż akurat w tym modelu. Ja myślę, że właśnie to są szczególni producenci, bo jednak nie tak wielu jak powinno. Mimo wszystko. Naprawdę, ja wiem, że panie się obracają w butach, wśród butów pięknych i z takiej średniej półki lub wyższej, natomiast te osoby, które chodzą i kupują w sieciówkach tak zwanych, po prostu czasami jest straszne. A ja myślę, że to wynika z tego, że te osoby nie wiedzą o tych wszystkich tak zwanych mykach, o których my tu rozmawiamy. Mogę się z paniami umówić na program na żywo, przejść po sieciówkach i znaleźć na CITO przynajmniej 20 modeli butów w bardzo niskiej cenie, ze znakomitymi atrybutami dla osób i w rozmiarach 42 i 37. Dodatkowo powiem, że osoby z takimi dużymi stopami, bo rozmiarówka kobieca kończy się na rozmiarze 42 i w zasadzie na rynku polskim to jest jedyne miejsce, gdzie osoby mające tak duże stopy mogą kupić buty w swoim rozmiarze, czyli Deichmann i CCC, tak naprawdę. Reszta producentów czy importerów bardzo patrzy na to, jaka jest ilość tych rozmiarów w populacji i albo sprowadza tylko część kolekcji, albo produkuje w danym rozmiarze, albo wręcz na którymś tam rozmiarze najbardziej popularnym kończy. Dokładnie, i później ktoś taki jak ja ogląda piękne katalogi i patrzy, aha, 40, 40, dobra, to dziękujemy. Myślę, że można się zaprzyjaźnić z producentem i wtedy sytuacja się nie chciałam zapytać o buty z zupełnie innej półki. Żadnych obcasów, żadnych kozaków, platform, wszechobecne trampki. Zostawiamy je młodzieży, czy pasują jednak do każdego wieku? Ja myślę, że tak naprawdę to zależy też od charakteru, jaki posiada dana osoba, która chce nosić takie trampki. I generalnie bym nie zostawiała ich tylko dla młodzieży, bo w trampkach wygląda dobrze zarówno nastolatka, jak i kobieta mająca kilkadziesiąt lat, tak? A to jeszcze zależy oczywiście od fasonu i koloru, jaki sobie dana osoba do siebie dobiera. Także trampki, a poza tym trampki są zawsze modne i wygodne i do jeansów, i do stroju takiego koło domu nam będą zawsze pasować. Zgadza się, tutaj dostajemy wiadomość, że nasz czas dobiega powoli końca. No, ten program, jeszcze, nie ten nasz program. Czas, ja mam zamiar trochę dożyć. Dokładnie. Czas naszego programu dobiega końca, natomiast jeszcze szybciutkie pytanie i szybka odpowiedź przed zakończeniem. Pani Aniu, jak to możliwe? Czy noga mi się zmniejsza, czy to jakaś inna kwestia? Przez całe życie nosiłam 39, od dwóch lat 38. Kwestia tego, gdzie pani kupuje buty. No to, od czego zaczęłyśmy, czyli ta forma. Mhm. Każdy producent ma inną formę i inne kopyto, zwane inaczej głową. I sugeruję po prostu nie kierować się tym oznaczeniem typu 39 czy 38, tylko mierzyć tę stopę, tak jak mówiłam, w centymetrach. I zabezpieczając się taką wiedzę, jaki ma pani rozmiar w centymetrach, można zawsze, każdy szanujący się sprzedawca obuwia powinien mieć tak zwaną miarkę, zmierzyć wkładkę i tym sposobem może pani kupować buty. Niezależnie od tego, czy to jest 38 czy 39. Ach, te kopyta, dbajmy o nie, dbajmy bo o kopyta. Dbajmy o kopyta, bo to taka sama wizytówka jak dłonie i zresztą cała reszta. Stopy potrafią być piękne, stopy potrafią być seksowne. Mam nadzieję, że dzisiaj z naszymi gośćmi, którymi była nasza ekspertka po raz pierwszy, nie ostatni, Anna Szymczak i nasza ekspertka po raz kolejny i wciąż wypatrywana przez nas Ewa Żmuda-Jankowska. Kochani, zapraszamy na kolejne programy za tydzień, natomiast także na spotkanie o godzinie 19:00 program na żywo, program ezoteryczny. Dziękujemy wam za wspólnie spędzony czas, dziękujemy naszym gościom. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci, Moniko. O, dziękuję, jak zwykle. I w tej miłej atmosferze żegnamy się z państwem. Do widzenia.